Hejka kochani, witam was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę was z odcinkiem o faktach i ciekawostkach o sobie. Ja mam nadzieję, że taki film wam się spodoba, bo chcę zrobić więcej takich filmów o ciekawostkach i faktach o innych też osobach. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na dole. Ja jeszcze chcę powiedzieć, że te informacje, które zebrałam, one są w większości z internetu, albo niektóre po prostu wiedziałam. Trochę mi zajęło wyszukanie tych informacji. Sobel nie jest jakąś osobą, która się chwali swoim życiem. Ja jeszcze tutaj chcę dodać, że Sobel jest moim idolem. Mam nadzieję, że taki film się spodoba. Życzę miłego oglądania. Sobel nazywa się Szymon Sobel. Jego ksywka wzięła się od jego nazwiska, bo ma na imię Szymon Sobel. Pochodzi ze Świdnicy. W jednym swoim wywiadzie mówił, że gdyby nie rap, kontynuowałby fryzjerstwo. Inspiruje się Travisem Scottem. Wydał 2 albumy, jeden w 2020 roku, Contrast, a drugi w 2021 roku, Pułapka na motyle. Oczywiście w opisie macie link do kanału i Instagramu Sobla. Aktualnie należy do wytwórni. Muszę sobie przeczytać, bo nie wiem jak to się wymawia. Dave Yam Recordings Poland. Nie wiem, czy to dobrze przeczytałam. Tutaj wam wkleję zdjęcie tej wytwórni. Możecie kojarzyć, bo też Yang Iki należy do tej wytwórni. Nie mogę tego nazwać faktem ani ciekawostką, ale musi to być w tym filmie. Musi być. Nie odmieniamy Sobelem. Sobela. Nie. Nie mówimy Sobelem. Sobla. Soblu. Sobelu. Proszę was, nie róbcie tego. To brzmi okropnie. Mówimy Sobel. Sobla. Soblu. Nie wiem, jak jeszcze muszę powiedzieć. Też Yang Iki nawijał w piosence pod tytułem Nie teraz Sobla. Tam, on tam fitował i tam mówił, że tam... I to jest nowa era, bo mówi się Sobla, a nigdy nie Sobela. Więc zapamiętajmy to, proszę. Jego znakiem rozpoznawczym są tatuaże, głównie na twarzy, ale też ogólnie na ciele, bo no, jednak w Polsce nie jest to aż tak bardzo popularne. Też w sumie nawinął o tych tatuażach na twarzy i nie tylko. W swojej piosence Bandyta, więc możecie sobie obczaić, jeżeli chcecie. Ja bardzo lubię tę piosenkę. Jego najchętniej odtwarzanymi piosenkami jest Impreza. I to też chyba bardziej jakoś się stał popularny przez tą imprezę. Ona ma aktualnie, czekajcie, przeczytam, 71 milionów, więc jak oglądacie, to prawdopodobnie ma więcej. Ona została wydana w 2019 roku, nie pamiętam kiedy, sorry. No i w sumie to jest bardzo duża ilość, guys. Jest prawie dwa razy tyle, co jest ludzi w Polsce, prawie. Więc wow, naprawdę gratuluję ci sobie, to jest... Wow, jakby naprawdę. Sorry, ja jestem jakaś. Nie wiem, okej. I w sumie mogę jeszcze jedną zaliczyć do takich bardziej popularnych, najchętniej odtwarzanych. Fiołkowe pole, bo została wydana w kwietniu i ma już 31 milionów, więc 2 miesiące 31 milionów. Ma Instagrama o nazwie Szymon Sobel. Wiadome jest, że ma brata i siostrę albo córkę, to wiecie, to jednak nie jest dość potwierdzona informacja, więc tutaj nie będę jakoś mówiła. Jeżeli Sobel będzie chciał, to powie, a jeżeli nie będzie chciał, to tego nie powie, po prostu szanujmy życie innych. Jego pierwszym singlem jest Chcę Żyć. Oczywiście jest to pierwszy singiel, który jest na YouTubie. Został on wydany 12 maja 2019 roku. No, czyli 2 lata temu i osiągnął w sumie, Sobel osiągnął sukces. Ale no jednak Sobel ma bardzo taki charakterystyczny głos i
rapuje, śpiewa, więc no kurde, no każdy tego lubi słuchać i też rapuje tak jak ci wszyscy raperzy o tym, że jak oni nie mieli źle w życiu, jakby każdy miał źle w życiu, kto ma dobrze w życiu, nikt nie ma, znaczy może ktoś ma, no nie wiem, bynajmniej ja nie. Ja lubię twórczość Sobla, nie wiem, jakoś to do mnie przemawia. Sobel współpracował z takimi osobami jak Yankigi. Ja nie umiem. Nie wiem, kurde. Nie mam napisane na kartce, ja nie wiem. Bo... muszę z pamięci to brać. Macie to? Czekajcie, pomyślmy. Jak ja mogę to ułożyć w zdanie sensowne? U Sobla możecie też znaleźć piosenki z Yankigim, Michałem. I są to piosenki Nie teraz i Daj mi znać. Chyba jest jeszcze jakaś jedna z kimś z nowej płyty, ale nie mogę sobie teraz po prostu przypomnieć, więc wam nie powiem. Szymon wystąpił w takich piosenkach jak Fiesta, Raj, Testa Rossa. No i jeszcze pewnie jakieś wiele innych, ale po prostu wymieniłam takie trzy najbardziej, wydaje mi się, że najbardziej znane. Testa Rossa to wiadomo jest z Wiatrem i z kimś jeszcze, ale nie pamiętam. Raj jest Yankigi i Czarny Hi-Fi. Jak się pomyliłam, to będzie świetnie, naprawdę. Jest ta moja, w sumie moja ulubiona piosenka Dems. Nie wiem, jak ja to mam wymówić. Tam ktoś też był, ale nie wiem. W sumie nie powiedziałam tutaj o statystykach, ale chyba każdy zna mniej więcej statystyki Sobla. Najbardziej był albo jest najbardziej słuchanym artystą, bo tam ma ponad 1,6 milion słuchaczy w miesiącu, więc to jest dużo naprawdę, jak na Polskę. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał, tylko się bardzo przyjemnie nagrywało. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, planuję nagrać serię fakty i ciekawostki o jakiejś po prostu osobie, więc jeżeli chcecie, żebym o kimś nagrała, piszcie w komentarzach, a pewnie nagram, bo chcę tutaj powiedzieć, że trochę mi zajęło wyszukanie tych informacji, więc wiecie, to jest wszystko dostępne w internecie, trzeba po prostu tego bardziej lub mniej poszukać. Fajnie by było, jakbyście zostawili łapkę w górę, subskrypcję, bo naprawdę wkładam dużo w pracy w YouTube'a, wszystko w sumie co robię na YouTubie, nie jest to wcale takie proste i nie wiem, może wam się wydawać to głupie, że teraz o tym mówię, ale serio, ja spędzam nad montowaniem filmu od 5 do nawet 10 godzin, zdarza się, więc mam nadzieję, że wam się spodobał taki film. Oczywiście zapraszam was jutro na mój kanał, bo wylatuje kolejny film. Jutro? Czekajcie, muszę przekminić. Kiedy ja to wstawię? Jakoś we wtorek, okej. Więc ustawcie sobie budzik. Cały tydzień, wiecie, codziennie musicie mieć budzik na godzinie 20. Codziennie jest nowy film na moim kanale. Ja się tym jaram mega. Jeszcze wiecie, mnie jeszcze czeka nagranie filmów, ale no bo wiecie, no bo ja to nagrywałam we wtorek. Dzisiaj mam Dzień Dziecka. A pamiętajcie, że w opisie macie wszystkie moje społecznościówki. Powiedziałam teraz to jak Neznalek. Sorry, nie powinnam tak mówić. Więc możecie wpaść do opisu tam na dole. No i możecie zobaczyć moje social media, tam macie nazwy, wszystko pięknie. Mam też Snapa, niedawno założyłam Snapa, nie wiem ile temu. Nie wiem, no kurde, no I hope you like this video. Napiszcie impreza, to jest, to yes. And yeah, it's gonna be, this is everything. Ja dobra, ja nie powinnam mówić po angielsku, bo za chwilę zostanę zhejtowana, tak jak to było przedtem. So, bye bye.